Dzień dobry bardzo. Wczesna godzina poranna i Gumisz zabiera się już za panele ścienne. Także za kilka godzin będzie tutaj zmiana. Pokazuję Wam efekt przed, no ale efekt przed znacie doskonale z vlogów i tak dalej. Czyli było pusto, biało. O, tutaj. Tutaj mamy takie kropeczki, które były próbami umieszczenia telewizora na ścianie, ale niestety żadne z tych miejsc nie pasowało. Także one delikatnie, wiecie, są zakamuflowane, ale no, widzieliśmy, że coś tu na tej ścianie będzie, także niespecjalnie żeśmy się starali. I okej, przyjdę do Was z efektem po. Na razie się wspomagamy sztucznym światłem, bo jednak jest jeszcze trochę ciemnawo. To jeszcze nie koniec, za mną wciąż burdello. Chłopaki pojechali do sklepu, ponieważ brakło nam silikonu. Do tej pory zużyli 8 tub i gdzieś tak chyba ze 3-4 jeszcze im będzie potrzebne, ale również pojechali po śruby, bo w tym momencie jak odkręciliśmy, to oni odkręcili. Ja tak, wiecie, wszystko mówię my, z przyzwyczajenia. Odkręcili te śruby w kontaktach i okazuje się, że już z powrotem nie przymocują ich, wiecie, tak bardzo stabilnie, także pojechali po dłuższe śruby, a ja za chwilę biorę się za przygotowanie sosu pomidorowego, ponieważ wczoraj Gumisz odwalił kawał dobrej roboty i pół dnia spędził w kuchni, na nasze zresztą życzenie, bo zażyczyliśmy sobie pewne danie. Także zaraz Wam pokażę, co Gumisz wczoraj dla nas pichcił. I to było głównie na dzisiejszy obiad, żeby dzisiaj po prostu nie gotować. Gumisz raczył nas całym garem dorodnych gołąbków. Ja tylko przygrzewam sos pomidorowy. Kupiłam taki sos w ogóle na próbę, bo zawsze robiliśmy swój, ale ostatnio chodził mi po głowie sos, którego chciałam wypróbować i jest to sos dedykowany meatballsom, czyli sos do meatballsów. Ja już go próbowałam i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo pyszny i będzie również pasował jako sos do gołąbków. A tutaj przygotowałam naczynie do mikrofali, dlatego że zapakujemy 3 gołąbki, polejemy sosem i Gumisz zawiezie wałówkę dla Rysia. Bo Rysiu oczywiście nie może dzisiaj wpaść na obiad, dlatego że o godzinie 2 zaczyna pracę, ale powiedział, że sobie weźmie właśnie do pracy i na przerwie sobie zje. Metamorfoza ukończona, tak się prezentuje ściana. Panele zostały wyłożone na długości całego salonu, jak i również troszeczkę poszło na tą część, gdzie mamy to największe okno, ale powiem Wam, że naprawdę efekt mega, mega mi się podoba. Z tej pozycji, w której ja teraz stoję, wygląda to jak autentyczny kamień, taka cegiełka, można powiedzieć. Wiadomo, że jak się zbliżymy troszeczkę i przejedziemy po ściance, to ten efekt znika, dlatego że to jest tylko i wyłącznie panel. Bardzo łatwy montaż, bo w sumie tą ścianę montowali chłopaki od 9 do 3:30, czyli no 6,5 godzin. I bardzo łatwy również będzie demontaż, dlatego że jeżeli po kilku latach znudzi Wam się taka ściana, to demontaż nie spowoduje jakiegoś takiego bałaganu, co w przypadku na przykład prawdziwej cegły czy prawdziwego materiału takiego kamiennego nie obyłoby się bez po prostu niesamowitej ilości kurzu plus do tego materiału, którego trzeba gdzieś później wyrzucić. Także demontaż pewnie też potrwa chwilę i spokojnie z biegiem lat, jak na przykład wyjdzie coś nowego lub coś innego się spodoba, można łatwo zdemontować ten materiał. No, efekt dla mnie bomba. Jeszcze troszeczkę powiem Wam, że zmieniliśmy tą część salonu drugą, dlatego że, jak pamiętacie, telewizor był odwrócony do strony okna, teraz jest odwrócona w ogóle sofa bokiem i telewizor bokiem, przez co całość wydaje się o wiele, wiele większa, że ten salon jest
po prostu większy, o tak. I jeszcze Wam tutaj się zbliżę, pokażę. No to jest gładkie, bardzo fajnie będzie do wyczyszczenia, dlatego że tylko wilgotną ściereczką przejechać i umyć ten materiał, także jestem naprawdę mega, mega zadowolona. Po całości tutaj pod sufitem, czego za bardzo nie widać na tym ujęciu, jest zamieszczona srebrna listwa, jak i również z boku, może właśnie z boku Wam pokażę, bo będzie lepiej widać, no coś w tym stylu. Także tego użyliśmy do wykończenia. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba ta metamorfoza. My myślimy jeszcze o zmianie oświetlenia, dlatego że no, te lampy już tutaj są z nami 2 lata, to są lampy z IKEA. One zabierają dużo światła. One są ładne tak w dzień, ale ogólnie wieczorami one są zbyt zabudowane i jednak niestety to światło przez to całe zabudowanie tej lampy niestety jest odbierane i nie jest tak jasno, jakbyśmy chcieli, mimo tego, że mamy aż 3 lampy. Także czas na nowe oświetlenie i bardziej myślę o stylu glamour, chociaż Gumbiś mnie namawia na lampy halogenowe. No ale na co się zdecydujemy finalnie? No to jeszcze nie wiem. Na razie będziemy szukać lamp. Zobaczymy, co nam się uda wyhaczyć. Odskakując troszeczkę od zmian w salonie, chciałabym Wam polecić jedną książkę, ale może zacznę od cytatu. W tej książce nie chodzi tylko o szminkę i cień do powiek. Przeczytaj, a już nigdy nie spojrzysz na makijaż w ten sam sposób. Jest to cytat autorki Lisy Eldridge. Historia makijażu. Przepięknie wydana książka. Z mnóstwem fascynujących informacji, z mnóstwem przepięknych ilustracji. W tej książce znajdziecie po prostu wszystko, począwszy jak kiedyś kobiety się malowały, jak kiedyś tworzyły te pierwsze swoje kosmetyki. Mnóstwo jest tutaj historii. Także naprawdę uważam, że każda osoba, która interesuje się makijażem, która lubi makijaż i którą interesuje ten temat, na pewno znajdzie w tej książce mnóstwo świetnych informacji. Również polecam tą książkę jako prezent. Jeżeli wiecie, że któraś z Waszych znajomych, koleżanek, bliskich osób, może siostra, może przyjaciółka, interesuje się właśnie tą dziedziną, to wydaje mi się, że taka książka to jest to świetny pomysł na prezent. W tej książce również znajdziecie niesamowite opowieści o ludziach, których makijaż stał się ich pasją życiową, ale również tutaj są przybliżone sylwetki współczesnych właśnie producentów, takich wielkich producentów kosmetycznych, takich jak Estée Lauder, Max Factor, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein. Bardzo dużo jest historii. Bardzo fajnie się przede wszystkim tą książkę czyta. W ogóle takie ciekawostki, tutaj jest tyle ciekawostek, o których nie miałam pojęcia, jak dziewczyny w ogóle, kobiety radziły sobie z makijażem w latach ubiegłych, bo teraz wiecie, no my pójdziemy do sklepu, wszystko kupimy, a jednak gdzieś tam wcześniej dziewczyny musiały kombinować z tym makijażem, także naprawdę Wam polecam. Jeszcze Wam pokażę autorkę, o tu mi się na Madonnie otworzyło. Liza ma bardzo duże doświadczenie, bo aż 20-letnie w świecie makijażu jest bardzo ceniona i ona jako jedna z pierwszych w świat internetu wypuściła tutoriale makijażowe. Liza również posiada kanał na YouTubie, o czym ja nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero, wiecie, z tej książki i ma, nie bagatela, prawie 2 miliony subskrypcji. Na ten moment, co pewnie czytam, to pewnie już ma więcej, już pewnie przekroczyła. Ale ogólnie tak, książka świetna. Na prezent lub tak, jak macie ochotę sobie zrobić prezent dla siebie, od siebie, polecam. I to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że taki vlog z metamorfozą Wam się spodobał. Już wkrótce zajmę się sypialnią, dlatego że tapeta, którą kupiłam kilka miesięcy temu, jeszcze nabiera mocy urzędowej w kartonie, także czas najwyższy na nią. Okej, to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru, to zależy, kiedy ten filmik oglądacie i do zobaczenia w następnym. Buziaczki na razie, pa, pa!